Od kilku lat z okazji Mikołajek uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami wyjeżdżają na jednodniowe wycieczki. Można powiedzieć, że to już szkolny zwyczaj. W zeszłym roku, 13 grudnia, klasa 7, 8 i 3 gimnazjum z wychowawcami wyjechali do Warszawy i spędzili ten dzień na sportowo. W Warszawie, w hangarze 646, centrum rekreacyjno-sportowym, największej sieci parków trampolin w Warszawie. Uczniowie przyjemne połączyli z pożytecznym, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Podczas wyjazdu nie zabrakło wizyty w Multikinie, gdzie obejrzeli wybrane przez siebie filmy, a także spędzili miło czas podczas wspólnych rozmów. 14 grudnia 2018 roku nasza szkoła gościła młodzież z gimnazjów, szkół podstawowych i szkół średnich wraz z radnymi Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz przedstawicielami samorządu miejskiego i policji na wigilii programu Wychowanie i Profilaktyka. Przybyło 150 osób z powiatu wyszkowskiego wraz z opiekunami, w tym nasi uczniowie z klasy 7, 8 i 3 gimnazjum. Organizacją zajęła się szkolna drużyna VIP pod kierunkiem pani Iwony Ochmańskiej. Obecni byli szczególni goście: zastępca burmistrza Aneta Kowalewska, powiatowy komendant policji Michał Toporkiewicz, naczelnik Wydziału Edukacji Sławomir Cieślak, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Karol Garłacz i dyrektor naszej szkoły Krzysztof Ochmański. Zabierając głos i przekazując świąteczne życzenia, goście stwierdzili, że młodzież działająca w tym programie jest wyjątkowa i robi kawał dobrej roboty dla siebie i dla innych. Uważają, że ten program to podawanie ręki drugiemu człowiekowi, który czasem pogubi się w życiu. Młodzież podziękowała upominkiem naczelnikowi, który zawsze wspiera działalność programu i na którego młodzi ludzie zawsze mogą liczyć. Świąteczny nastrój wprowadził wszystkich nasz zespół pieśni i tańca Wyszków, który zaśpiewał kolędy i pastorałki pod kierunkiem pana Czesława Kwiatkowskiego. Zuzia Gąsiewska i Klaudia Balińska zaśpiewały przy akompaniamencie gitary dwie kolędy. W jednym z nich towarzyszył im na gitarze nasz pan dyrektor. Wigilijną kolację poprzedziły życzenia świąteczne oraz przełamanie się opłatkiem. Potem wszyscy ubierali wipowską choinkę. Każdy mógł napisać na gwiazdkach świąteczne życzenia i zawiesić je na choince. Każdy został obdarowany też ozdobionymi przez Julię i Lenę świątecznymi piernikami. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem świątecznej piosenki Jest taki dzień. Piękną świąteczną dekorację sali wykonały uczennice z klasy 8 i 3 gimnazjum pod kierunkiem Julki Ochmańskiej i Leny Radziewicz. Szczególne podziękowania należą się rodzicom za wsparcie finansowe i pyszne ciasto. Okres świąt to czas szczególny. Chętnie wtedy pomagamy, wspieramy i dzielimy się z innymi. Nasza szkoła włączyła się w akcję Szlachetna Paczka i już po raz trzeci przygotowała paczkę dla wybranej rodziny. W jej zorganizowanie zaangażowało się jak zawsze Szkolne Koło Wolontariatu pod kierunkiem pani Iwony Ochmańskiej i Rada Rodziców z panią Iloną Aksamitowską na czele. Od 3 do 8 grudnia 2018 roku nasi wolontariusze zbierali wśród uczniów dary. Jak zawsze można było liczyć też na pomoc rodziców. W przygotowanej paczce znalazło się wiele potrzebnych rodzinie rzeczy. Spakowane dary 9 grudnia delegacja z naszej szkoły dostarczyła do magazynu, a potem do potrzebującej rodziny. Delegację tworzyli pan dyrektor Krzysztof Ochmański, opiekun wolontariatu pani Iwona Ochmańska, przedstawiciele rodziców pani Ilona Aksamitowska z mężem, pani Monika Matwiejczyk oraz szkolni wolontariusze Julka Ochmańska i Agata Ickiewicz. Dziękujemy wszystkim za to, że udało nam się wspólnie spełnić marzenia rodziny. Wszystkie prezenty sprawiły im wiele radości, wywołały uśmiech na twarzy i łzy wzruszenia.